Teraz chciałabym opowiedzieć, jak zadaję uczniom rekomendacje, czyli prace domowe. W tym celu wybieram sobie klasę. Zaczynam od wyboru klasy. Tak. I dzisiaj przerabialiśmy podobieństwo trójkątów w klasie trzeciej gimnazjalnej, bo to jeszcze oddziały gimnazjalne wygasające, więc w wyszukiwarce tej danej klasie szukam podobieństwo trójkątów. I temat, który mnie zainteresuje. W pasku obok jeszcze sprawdzam, co tutaj mam do dyspozycji, jakie filmy i jakie ćwiczenia. Zaczynam od rekomendowania uczniom filmów, żeby lepiej sobie przyswoili swoją teorię i klikam na pasek zadaj swoim uczniom. W ten sposób zadałam film. Jest to bardzo proste. Potem przechodzę do następnego filmu. Zadaję go klikając zadaj swoim uczniom i proponuję im również ćwiczenia. Sprawdź swoją wiedzę. Zadałam. A jeszcze zapomniałam ustalić terminu, jaki chciałabym, żeby był końcowym terminem, do kiedy mają zrobić te prace. Khan Academy proponuje automatycznie następny dzień. Ja wydłużę im, powiedzmy, o 2 dni. Następne ćwiczenia i film Badanie podobieństwa trójkątów. W tej lekcji będziemy zadaję i ćwiczenia. Bardzo cenne też jest podsumowanie wiadomości, które jest konspektem, który również zawiera ćwiczenia aktywne do sprawdzenia stopnia przyswojenia swojej wiedzy. Na koniec też zadaję to podsumowanie wiadomości.